Co Kacper robi? Bo tego też nie potrzebujemy. No, bardzo dobra robota tutaj została wykonana. Siemaneczko, przyszedł ten czas. Mam swój nowy rower. 3 lata minęły, kiedy YT przyszło. Z YT była taka sprawa, że było ono duże i jak do większych hopek i do tras zjazdowych było w sumie fajne, tak do robienia trójek, triczków chyba się męczyłem na nim. I od kiedy miałem Ibisa, od ostatniego czasu jeździłem na Ibisie, myślę, że było mi łatwiej. Ale znowu w bike parkach na trasach takich bardziej wymagających tego skoku Ibisowi brakowało. Tutaj za mną stoi Propane Spindrift. Jest to Elka na 29, czyli jest to przeciwieństwo tego, co miałem w zjazdówce. Tam miałem XXL-kę, tutaj jest L. Więc można by było stwierdzić, że będzie na mnie za mały, choć wydaje mi się, że to jest właśnie to, czego potrzebowałem. Biorę nożyk i odpakowujemy go. Rozcinamy. Myk, 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 myk. Dobra, co my tu mamy? Może zaczniemy od pudełka początkowego. Widzę, że tutaj jest siodełko, które nie będzie nam chyba potrzebne, bo od razu wlatuje mój stary Title, którego kiedyś dostałem od Weroniki, którą pozdrawiam. Pokeny bardzo możliwe, że mi wlecą do przedniego amortyzatora. No, jakieś instrukcje, tutaj coś tego. Nawet nie wiem do końca co, nawet to nie wiem do czego. To jest coś do napędu. Adjust in, second gear, at sack. Dobra, to są jakieś ciężkie rzeczy, których ja nie wiem co to jest. Ale tu za to są podkładki do pedałów, które się przydają, bo kiedyś o tym zapomniałem i miałem problem z korbami. Niestety musiałem mieć inserty zamocowane, ponieważ wyrwałem gwint, bo nie były dokręcone pedały. Więc pamiętajcie o dokręcaniu pedałów. I to jest chyba jedna z tych właśnie koniecznych rzeczy, która też powinna być, żeby pedało dobrze leżało w korbie. Idziemy dalej. Dobra, karton za siebie. Tego nie potrzebujemy. Koło chyba też nie. Kolejne? Chyba tego też nie potrzebujemy. Najmniej jak na razie. To też nie. Chyba też nie. Dobra. Mamy rower, czyli część, którą najbardziej każdemu zależy. Rower! O, co bym sobie tu zrobił? Syf. Kręćmy delikatnie. Dobrze, mamy. Tutaj można zobaczyć Cars and Flyers. Tak. Tu mamy Bronze Fibern, Cars and Flyers. Właśnie zobaczyłem Filipa rower i kolor. Od razu mi się właśnie spodobał ten karbon, który tutaj jest widoczny i te takie tak naprawdę w sumie niedoskonałości, które wyglądają ciekawie. Odpakowujemy. Tak, żeby może niekoniecznie porysować. A, to się widzę, że bez nożyka nawet zdejmuję. Mamy, lecimy dalej. Tylko jednak. Właśnie. Please read manual before use. Okej. Okay. Hu, hu, hu. Tak jak mówiłem, no ten kolor mi mocno urzekł i podoba mi się właśnie ten Cars and Flyers, jak to ja się tutaj nazwał. Profesjonalistą nie jestem. Kurde, to ni w ruchy, ni w pitruchy. Ani tak, ani tak. Się nie chcę dalej wysunąć. Wyciągam jednak sztycę. Chyba lepiej się będzie trzymać. Na detal na przykład. Raz. Dwa. Pudełka są o tyle fajnie zrobione. W przypadku na pewno YT też to było, że ja mogłem potem spakować ten rower, patrząc właśnie na ten element. To jest super przykład. Że możesz sobie po prostu włożyć do pudełka. On tutaj ma osobno przerzutkę, leży całą masą. O tyle fajnie, że można to po prostu wykorzystać jeszcze raz i to bez problemu żadnego. Lecimy dalej. Mamy kierownicę z jakimiś gripami ciekawymi. Gripy zmienimy, zobaczycie na jakie. Tu palce przejechałem. Lecimy kolejną rzecz, jaką jest zep. Zep jest to przedni amortyzator. Pewnie nie muszę tego tłumaczyć. Jest on w wersji
180 skoków. Filip był na tyle szalony, że wziął 190. Ja nie zamierzam używać tyle skoku co on, ale myślę, że 180 spokojnie wystarczy. Jak chodzi o kierownicę i mostek, to jest właśnie o tyle ciekawy w tym konkretnym rowerze, że przez to, że to jest rozmiar L, a ja jestem wysoki, to stwierdziłem, że chcę tak. Najdłuższy mostek, znaczy najdłuższy, który był dostępny do wybrania na stronie, i wysoką kierownicę. Trochę mi też Filip tak doradził. Myślę, że to jest super pomysł, no bo przedłuży mi trochę ten rower. Teraz oczywiście porysuję całą piękną nową kierownicę. Mamy tutaj w ogóle secret operator. Nazywa się Jasiu. Jasiu nie zdradza swojego... Jasiu nie zdradza swojego prawdziwego oblicza. Czego nucę piosenkę? Ktoś wie? Już niedawno nie oglądałem tego filmu. W ogóle śmieszna sprawa, jak chodzi o zamawianie tego roweru. Byliśmy w Austrii wtedy, na wyjeździe u Werna, którego też pozdrawiam. Filip. To jest opacja. Strzeliło. Chciałem chłopakom pokazać konfigurację, którą już dużo razy składałem, bo nie mogłem się doczekać, kiedy w końcu go zamówię. Okazało się, że jest promocja na parę rzeczy, czyli rower wychodzi jeszcze taniej. Oczywiście jak jest promocja, to trzeba zamawiać. No i wziąłem i zamówiłem go wtedy. Czeka, co robi? Nie pytaj go, co robi, bo już się zastanawiam. Poszło. Kupiłem rower. Dobrze zrobił? Co tak późno? Pierwszego dnia trzeba było kupić. Chicago Bar? Tak, Jasio? Lecimy z kolejną rzeczą? No to chodźmy tutaj, zobaczmy. Mamy wkładkę, która wyląduje finalnie w tylnym kole, bo tak stwierdziłem, że chcę zrobić. Jest to wkładka flatouta, która jest wzmacniana tutaj, więc ona ma być na większe dobicia. Zobaczymy, przetestuję. Nie jeździłem w sumie na wkładkach nigdy. Mamy tak, mamy gripy, które chyba od razu założymy, bo tamtych chyba nie chcemy. Są to Dead Gripa gripy w wersji po polszemu grube, miękkie. Ja bym się nie spodziewał, że są na Torxa. Mam Torxy, trzeba wybrać teraz który. Dobra, to jest ten. Tam coś nie chciał wejść. O, właśnie, przecież będzie trzeba skrócić kierownicę. No, bardzo dobra robota tutaj została wykonana. Jak ja lubię takie rzeczy, jak się coś powinno szybko zrobić, a tak naprawdę nie da się tego szybko zrobić. Trzeba na siłę, na siłę. Dobrze to siedzi, dobrze. Udało się zdjąć, bierzemy następne. Te gripy są tak zrobione, że mają tutaj barenda, którego wbijasz do kierownicy i tutaj sam grip ma dziurę na samym końcu. Teraz są te gripy tak sztywne, że rzadko ten plastik w środku odchodzi. Ta guma rzeczywiście się rozwala, ale to się nie robi na tyle, że tutaj jest dziura. Było to kiedyś wymagane, żeby tutaj nie było dziury, ze względu na to, że było to niebezpieczne, że może ci się wbić kierownica. No takie były przestrogi zawsze. Gripy mam od Powerbikes Kraków. Jest dystrybutorem DMR-a. Dzięki, bo ostatnio tam dużo zakupów robiłem. Nie jest to w sumie reklama, koleżeńskie powiedzenie, że można u nich coś takiego dostać. To może założymy przerzutkę, cały napęd razem z kołem. Czy ja trafię? To jest ten klucz. Finalnie w ogóle ciekawie się wydarzyło, bo korby też nie dobierałem, miała być aluminiowa. Nowa w sumie jest karbonowa, więc pomylili się na moją korzyść. Przerzutkę mamy. Spróbujmy założyć koło. Proca. Zdokujmy. Tego nigdy za wiele.
To się zawsze przydaje. Smar jest potrzebny? Sami ocencie. Ja tam jeszcze smar widziałem od nowości. Pewnie zrobię przegląd całego tego roweru. Pewne od nowości ten rower wymaga jakichś drobnych zmian. Trochę cicha ta jazda. Jeszcze nowa, ma dużo smaru. Jeszcze ma dużo życia. Pamiętajcie, jak jazda jest głośna, to znaczy, że ktoś o nią nie dba. Tak kiedyś usłyszałem od Jacka Karczmarczyka. Kręci się. Mamy drugie koło. W ogóle z tymi kołami to jest o tyle ciekawie, że te obręcze mają taką gwarancję, że jak im wyślesz, że uszkodziłeś obręcz i ona jest niezdatna do jazdy, pod względem, że na przykład ci przecieka już mleko i tak dalej, za 25 euro wysyłają ci, plus przesyłka, wysyłają ci nową obręcz. No i teraz pomyślałem, że w sumie niemądrze zrobiłem, bo mogłem pierwszy napompować te koła, ale jak już tylnie siedzi, to już zamontuję też przednie. Myk, 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 myk. 10 cm skoku też z boku, co? O, ale to jest fajne. To wziąłem matowe i to mi się mega podoba. Ten znaczek. Podoba mi się to. Siodełka nadal nie ma. Jeszcze go nie wykręciłem z Ibisa, bo tam jak na razie cały czas siedzi. Napompujemy teraz na zawieszenie, żeby wyglądał już jakoś ten rower. 0,0. 75 na przykład. Zobaczę na potem. No już chyba prawie jest. 325 maksymalnie. Dajmy 280 przykładowo. Dobra, mamy 100. Naciśnijmy parę razy ten amortyzator. Potem dobijemy resztę. Kolejność nie ta, która powinna być, ale staram się. Założymy teraz siodełko, więc idę po Ibisa. Mamy siodełko, założymy je od razu do roweru. Wiem, teraz będę je śmigał. Jak ktoś by był zainteresowany, to Ibis cały czas na sprzedaż. Uuu, się sypie gruz pod tego. Czemu nie chcę kupić tego Ibisa? Albo zjazdówki. Nie, no ja zawsze myślałem, że taki patent na wkładanie tego, żeby nie rozkręcać w całości tych siodełek. To nie, bo kurde. Ty, jest! Ha! Albo nie? No i nie trzeba. Finalne elementy. Mamy tak, pedały. Wam chciałem jeszcze powiedzieć o butach, które Etni z Polska dostałem. W sumie głównie na projekt, który właśnie szykujemy dla was. Pewnie pierwsze zobaczycie ten film, w którym będzie edit samochodowo rowerowy i gdzie będę jeździł właśnie w tych butach. Wyglądają genialnie. Nie miałem jeszcze tego modelu, nie jeździłem jeszcze w nich, więc nie wiem jak będzie, ale już widzę, że jest po prostu lepszy. Nie ma tutaj przecięcia szwa, jest on w tym miejscu. Poprzednie buty mi się tutaj troszkę rozrywały, teraz myślę, że jest to poprawiane. Pedały. Co potrzebujemy do tych pedałów? Te podkładki, o których wcześniej wspominałem. Są one tutaj. Pedały już w sumie też mają dosyć dużo za sobą. Nie widzicie, że nie są pierwszej świeżości. Ale co ciekawe, nie mają luzów. Po, nie wiem, po dwóch latach, po trzech. Was to interesowało. Pedały zwykle mają, tutaj mają takie po prostu przecięcie w środku. Tutaj nie mają. To, które są z przecięciem, są na lewą stronę, a te są na prawą. Bez przecięcia. Teraz się okaże, czy mi się nie... To miałem rację. Ale żeby nie było tak na sucho, bo one są trochę suche, warto zawsze dać smar. No potem jest duży problem z odkręceniem, jak nie ma tego smaru. Czasem może się luzować przez ten smar, ale lepiej mieć ten smar i sprawdzać, czy są dokręcone pedały, niż nie mieć. Udało się! To dokręćmy jeszcze śruby w zawieszeniu, żeby posprawdzać, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Mamy tutaj stół serwisowy. Mamy też klucz dynamometryczny. Mamy 15. Zobaczmy, czy to jest dokręcone do 15. Dokręcone. To
Popatrzmy z drugiej strony, co finalnie pewnie to jest ta sama śruba. Ale złapmy z drugiej. O, właśnie z tej nie było. No i mamy 15. Lecimy tutaj. Mamy 15. Dobra, tutaj też jest git. Jest 15. Często właśnie tak jak Janek przed chwilą mi powiedział, śruby się nawet lubią odkręcać w transporcie, więc jest to, no drgańne jest to logiczne w sumie. Tutaj ciężko dostać, ale może się dostanę. Mam takiego jeszcze dziada, długiego. 15, mam. 15 też jest. Teraz tak, dopompowujemy oponki, może zdążymy przed deszczem. Jak na razie pompujemy dętkę, będzie docelowo, będzie mleko. Wbijmy tak, żeby było więcej, żeby powskakiwała ta opona. Nie powskakiwała opona. O, powoli wskakuje. Leci, 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 leci. Tak, już teraz na pewno porysowałem ją całą. Pierwsza przymiarka do roweru. Klamki w dół, siodełko pewnie sztyca też w dół. Myślę, że tak będą ok. Mój patent na to, żeby dwie klamki były równo. Odchylam się do tyłu. Patrzę na przykład na te śrubki, które są tu w środku. Czy kierownica zasłania mi tak samo śrubki z obu stron. Jak chodzi o wysokość, tak? Ja tak zawsze robiłem. Jak macie jakieś inne patenty, to możecie pisać. Zmieńmy to, ten kapselek. Mam tu już przygotowany. Patrzcie. Whistler Canada. Jest to pamiątka, którą w sumie można było dostać. Leżały przy stoisku i można było sobie wziąć. W takim razie zakładamy. Żeby to działało jako ściśnięcie sterów, wypada odkręcić te boczne śrubki mostka. Whistler Canada. Trzeba się tam wybrać. To pierwsze dokręcamy. Nie trzeba jakoś bardzo, tak żeby ścisnęło stery. Teraz możemy to. Chyba jest krzywo. Prawie zawsze mam krzywo ustawione. Dobra. No to mamy to. Pierwsza przejażdżka. Mamy to! Stunty zawsze fajne. No to co? Chyba to mamy. Dajcie znać, czy wam się odcinek podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Elo! Dobra, mamy koniec odcinka. To jeszcze coś bonusowego dla tych, co dotrwali. Odkręcamy gripy i zmieniamy, znaczy zmieniamy, ucinamy kierę. Zawsze najlepsza zabawa. Cięcie na hama kierę. Będę w stanie to zdjąć. Mam tu kombinerki. Mam jeszcze jednego propane'a. Akurat Filip zostawił go. Tak! W tym... Rączkę do gimbala, jakąkolwiek, którą wyciągniesz, tam będzie ok. Filipa rower, który w zasadzie jest prawie taki sam, jak chodzi o rozmiar ramy i rozmiar kół. Rozmiar ramy LK29 koło. Można porównać, jak wygląda, bo w sumie teraz jestem w szoku, jak wygląda po transmaderze. O, Filip właśnie był operatorem i montażystą na transmaderze.
A teraz są dwa różne światy. Jest tak porysowane, możecie tu zobaczyć. Znaczy to ogólnie jest folia, więc dobrze, że Filip założył ją. Ja będę też zakładał folię. Taki mały przerywnik. Razem z Pawłem z PG Detailing założyliśmy folię na mojego propane'a. Zobaczycie ten odcinek za niedługo. A teraz zapraszam do dalszego psucia. Ja nie wiem w sumie ile mogę uciec. Panie doktorze, piła. Szukamy kierownicy. 805 chyba, czy ona się tak nazywa. Ale czy to jest szerokość? Teraz wleci ta muzyczka sąsiedzi. To jest ten moment. Utniałeś sobie palce czy nie? O kurde, nawet szybko poszły, co? Bo to podróba, ale ciepłe. Jak oceniacie moje zdolności? Dobrze, że poszedłeś w muszkę. Z takimi zdolnościami to łodzie podwodne mógłbyś robić. Właśnie nie chciałem poruszyć tego tematu, już się nagrywa. Dobra, bardzo dobra robota tutaj została wykonana. Jaja ze mnie robicie? Barent został? Nie, czemu ten chce wejść? Barent na końcu będzie. Czy ja nigdy nie zakładałem do końca tych gripów? Bo jest taka opcja. No, jest taka opcja, bo teraz dopiero doszedł, jak go tak uderzyłem. A ciebie Jasiu co tak nosi prawo, lewo? Dobra, jak tak przymierzam? Pierwsze wrażenie po przycięciu kierownicy jest git. Zobaczymy jak pojeżdżę na trasach. Myślę, że to najbardziej stwierdzi. Nie chciałem mieć 800, bo jednak wydaje mi się, że być to za dużo. Na przykład do tarczy myślę, że węższa, lepsza. No to co? Tak to wygląda. Na razie. Na razie. Na razie. 360 jak I'm